Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj troszeczkę nietypowo, ale dalej w mojej ulubionej tematyce, czyli jak widzicie po koszulce, w tematyce simsowej. Także zaraz Wam objaśnię, o co chodzi. Tymczasem zapraszam do oglądania. Łapka w górę i oglądamy. I zostańcie ze mną do końca, ponieważ będzie tam dla Was konkurs. A tymczasem zapraszam Was razem ze mną. A więc znajdujemy się w sklepie przy kodach i doładowaniach. Mamy tutaj karty podarunkowe Origin, które niedawno pojawiły się w sklepach. Często pytacie mnie, w jaki sposób kupuję moje dodatki, akcesoria do Simsów. Zazwyczaj robię to internetowo poprzez płatności internetowe, ale jeżeli tego nie lubicie, to możecie teraz skorzystać właśnie z takiej karty podarunkowej, kupić ją w sklepie i po prostu wykorzystać ją poprzez zakup gry The Sims 4, dodatków, akcesoriów bądź innej gry dostępnej na Origin. Jeżeli chodzi o te karty podarunkowe, zobaczcie, mamy tutaj różne nominały, na przykład 60 zł, 120 zł, 50 zł, 100 zł. Myślę, że to jest fajna opcja na prezent, słuchajcie. Możemy komuś podarować po prostu taką kartę. Nie wiemy, co ktoś sobie zażyczył, na przykład jaki dodatek, a sam może sobie go wybrać. Także myślę, że to jest bardzo fajne. Jeżeli chodzi o te karty, z tyłu mamy kod pod zdrapką. I pamiętajcie, że ten kod będzie aktywny dopiero wtedy, kiedy zostanie opłacony przy kasie. No i co, słuchajcie, co więcej mogę Wam powiedzieć, po prostu zapraszam Was do komputera i pokażę Wam, jak wykorzystać ten kod. Ok, jesteśmy teraz przed komputerem i pokażę Wam, jak wykorzystać kartę Origin. Z tyłu mamy podane na pomarańczowym tle adres strony, na którą teraz wchodzę. I widzimy tutaj duży niebieski przycisk po lewej stronie Redeem on Origin, klikamy. I teraz pojawiliśmy się na stronie, gdzie musimy wpisać swój adres e-mail i hasło z Origin. Jeżeli tego nie mamy, to oczywiście możemy założyć takie konto, jest darmowe, ja tutaj wpisuję. I teraz musimy wpisać kod, który znajduje się z tyłu karty pod zdrapką. Pamiętajcie, że trzeba rozróżniać tutaj duże i małe litery. Jest to różnica. Ja akurat mam same cyferki, więc jest to dosyć proste. Kod wpisany, teraz klikam akceptuj. Jestem zalogowana już na konto Origin. Dla pewności możemy jeszcze sprawdzić, czy te pieniądze przeszły i tutaj możemy kliknąć konto EA i płatności. Przeniesie nas teraz do strony internetowej. Następnie po lewej stronie klikam sobie opcję płatności i wysyłka. I tutaj teraz widzę portfel EA. Mamy 60 zł z mojej karty podarunkowej. Mamy tutaj podstawową wersję gry. Pamiętajcie, że jest ona potrzebna, żeby zadziałały nam inne dodatki, pakiety i akcesoria. I ja sobie teraz pobiorę jakieś akcesoria, tak myślę. Zobaczymy, co jest teraz popularne. I słuchajcie, styl dawnych lat chyba weźmiemy. To jest bardzo fajne. 39 zł to kosztuje. Moja karta podarunkowa jest o wartości 60 zł, więc zostanie mi tutaj jeszcze trochę pieniędzy, więc będę mogła wykorzystać je przy kolejnych zakupach. A Wy, jakie akcesoria byście wybrali? Napiszcie koniecznie w komentarzu i dlaczego, i 5 osób wygra takie akcesoria ode mnie. Napiszcie oczywiście też adres mailowy, żebym mogła skontaktować się ze zwycięzcami. Konkurs trwa tydzień. Więcej szczegółów znajdziecie w opisie tego filmu. Jeżeli Wam się podobało, poproszę o kciuki w górę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki! Pa, pa!